Przede wszystkim gratulacje dla Jastrzębia za awans do finału Pucharu Polski. Zagrali dzisiaj bardzo dobre spotkanie. Wykorzystali nasze słabsze strony, ale też my musimy przeanalizować to spotkanie. Każdy z nas przede wszystkim też z osobna, bo każdy z nas gdzieś tam miał swoje lepsze, gorsze momenty. Ale jest to ogromna lekcja dla całego zespołu. Niezwykłe doświadczenie też dla całego zespołu, bo myślę, że takie mecze też niosą za sobą pewien ładunek emocjonalny, ale należy przede wszystkim podkreślić, że Jastrzębie dzisiaj zagrało bardzo dobre spotkanie. Taki mecz gdzieś tam się nam nie przytrafił w ciągu całego sezonu i to, co się gdzieś tam dzisiaj wydarzyło, to też jest dosyć duży materiał do tego, żeby się nad nim pochylić i po prostu zobaczyć, co nie zafunkcjonowało. Gdzieś tam każdy z nas ma swoje wnioski. Aczkolwiek w kontekście playoffów to na pewno jest to ogromna lekcja. A jeśli chodzi o zawodników, którzy pierwszy raz brali udział w finale Pucharu Polski, to ja byłem spokojny o nich, bo oni czekali na te spotkania, tak jak my wszyscy czekaliśmy na to spotkanie. Nie zafunkcjonowało wszystko tak, jakbyśmy tego oczekiwali sami po sobie i chcieli, ale przed meczami w playoffach jest to na pewno dosyć taka solidna lekcja dla nas.